tym wideo odpowiem Ci na pytanie, ile czasu musi minąć od powstania jednooczności, abyś mógł zdawać na prawko kategorii B, B plus E lub A, M. To są trzy kategorie prawa jazdy, które są dopuszczalne przy jednooczności. Nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od opisania przypadku mojego widza. Witam Pana, mam skończone 18 lat, od półtora roku nie widzę na jedno oko. No, jednooczność, która powstała w tak późnym wieku, raczej sugeruje tło urazowe lub jakieś chorobowe, czyli albo ten pacjent, ten kandydat na prawo jazdy utracił jakąś gałkę oczną, no albo po prostu jakaś choroba. Ale na lewe widzę idealnie. Czy mogę się starać o prawo jazdy? Czy są jakieś przepisy, które nie dopuszczają osób jednoocznych do prawa jazdy? Odpowiadam, że oczywiście, że są w naszym kraju, na pewno takie przepisy są. Czy nie muszę mieć skończone 20 lub 21 lat? Z góry dziękuję za odpowiedź. I jedyną normą prawną, ale dotyczącą okresu oczekiwania osoby jednoocznej, i zacytuję Ci tutaj z obecnego rozporządzenia Ministra Zdrowia, od powstania jednooczności lub tak zwanej diplopii upłynęło co najmniej 12 miesięcy. I z czym to jest związane? A mianowicie z okresem dostosowywania się narządu wzroku, który kiedyś widział obuocznie, widział przestrzennie, no do nowych warunkach, do nowych warunków, po utracie niestety widzenia w tym jednym oku. No, robimy prostą matematykę, jak minęło półtora roku to jest 18 miesięcy, więc raczej nie powinno być w tym przypadku przeciwwskazań zdrowotnych z tego powodu. Mówię raczej, ponieważ jest tutaj kilka innych takich szczegółowych zasad, bardziej zrozumiałych dla okulistów, nie będę je omawiał, bo tak jak wspomniałem, są one bardziej dla fachowców takich jak ja, czy okulista, ale warto, abyś miał już wcześniej pisemną opinię od tego swojego lekarza okulisty, tak, aby lekarz uprawniony, podobny do mnie, nie miał wątpliwości, czy wiedział, że ta jednooczność powstała wtedy, a nie wtedy, prawda, nie tylko z Twoich opowieści, a również poparte to jakimś dokumentem medycznym, jakąś dokumentacją leczniczą. I powtarzam jeszcze raz, sprawa tutaj dotyczy tylko kategorii B, B do E i AM. Wykluczone jest tutaj prowadzenie motocykli z jednym takim, powiedzmy, z jedną sztuczką. Jeżeli masz 3 lata kategorię B, nawet jak będąc jednoocznym, nie widząc na to prawe oko, to możesz prowadzić kategorię A1 motocykli, lekkie motocykle, pomimo tego, że gdybyś poszedł od razu na te motocykle, to po prostu lekarz by Cię nie dopuścił. Wykluczone jest tutaj u Ciebie prowadzenie samochodów ciężarowych lub autobusów, czyli zawodowe prowadzenie pojazdów. Wspomnę Ci również o kilku zawodach, do których wymagana jest wprawdzie tylko kategoria B, ale niestety z brakiem widzenia obuocznego nie zostaniesz instruktorem nauki jazdy, taksówkarzem, nie zostaniesz egzaminatorem, czy tam jeszcze jest parę innych takich funkcji. Natomiast na pocieszenie możesz prowadzić auta służbowe kategorii B, czyli jeżeli pracujesz w firmie, nie jesteś taksówkarzem, ale auto służbowe, to możesz prowadzić. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Jeżeli nie jesteś jeszcze moim stałym widzem, oczywiście zasubskrybuj się tutaj do kanału Lekarz Medycyny Pracy. Oczywiście wpadnij na którąś z moich stron internetowych. Tematyczną jest badania lekarskie kierowców lub dariuszkraśnicki.com. Także bye bye i do zobaczenia w kolejnym filmiku.